World League of Players. Nie ma. Światła zgasły i wystartowali do wyścigu szybkiego. Marku na pierwszym miejscu i tu kontakt był między Sandersikiem a... Nie wiem, kto to jest. Nawet i tam jakiś wielki... I Pitlonix i... Pitlonix zdobyli więcej pozycji. Tutaj spin Bartiego, czyli moderatora tego splitu. I no, tu widać, ktoś, jakiś naprawdę... spin. Świetny start Mako zespołu Trident. Widać, że tutaj no naprawdę sporo się podziało na starcie. Zobaczymy Vettel w tej chwili, walka właśnie z wcześniej wspomnianym zespołem. Kartoffel i Vettel, i w tym momencie Vettel tak jakby się przebił, aczkolwiek widzieliśmy, że no coś tam odleciało chyba. W tym momencie Lordzik bliziutko, 2/10, 1/10 i naprawdę bardzo szybko zbliża Lordzik się nurkuje. No i kto wyjdzie tutaj zwycięsko? Lordzik świetnie, manewr i tutaj oczywiście w tym momencie jest na 5. pozycji. Walka bok w bok. Zakrętu. Już zapraszam, sekunda. No i teraz zobaczmy Lordzik i Voltas. No Lordzik tutaj przebija się. 3. pozycja już dla tego kierowcy. Także widzimy potwierdzenie. 8 pozycji do przodu. Lordzik tu rusza Kogosem. Walka Prem Racing z Campos Racing. Dużo miejsca zostawione. I Lordzik będzie miał zakrępę wewnętrznej. Ustawiam miejsce dla Kogosa. Kogos Sweetback. Hamowanie. Fajnie pozwalają na zbliżenie. Jak już no, jesteśmy tak te 5/60, to widać, że naprawdę to jest chwila, moment. W tym momencie walka Patryksa i Mako. Patryks na 10. pozycji w tym momencie. W międzyczasie Filipos uporał się z Bartim, ale trwa walka dalej. Odgryza się troszeczkę Barti. W tym momencie to on ma lepszą pozycję od wewnętrznej. Zamknięty w tym momencie do bandy. No i Filipos tutaj oczywiście pokazuje wyższość. No i cóż, Barti oczywiście musi się obejść smakiem. Świetne tempo Campos Racing. No i zobaczymy, Lordzik w tym momencie ma szansę na to, żeby wyprzedzić, przejąć prowadzenie. Zamknięty delikatnie Sandersik, wypchnięty tutaj na tą zewnętrzną część. Lordzik dalej, no musi się bronić. Troszeczkę błąd u Sandersika. No i cóż, niestety widzimy to jutrze na ekranach, że Kalin, no prawdopodobnie w tym momencie właśnie stracił swoją szansę na zwycięstwo w tym wyścigu. Lordzik, no ostatni sektor w jego wykonaniu. Już ostatni zakręt, wjeżdża w ostatni zakręt i Lordzik zwycięża w pierwszym szybkim wyścigu. Drugi sezonie F2 World League of Players. Tak jest, Lordzik pierwszy. Ale nic, przenosimy się. No i zaczynamy w takim razie wyścig Grand Prix Singapuru. Wystartowali nam świetnie kierowcy. No i zobaczmy, na razie bez zmian, troszeczkę zamieszania tutaj. Widzimy jakiś lekki kontakt kierowców, ale na razie bez większych zdarzeń. Do Lordzika, no w
walka między Lordzikiem i Przygockim i na razie Lordzik utrzymuje tą siódmą pozycję na Pitlonix, w tym momencie na dziewiątym. No i będzie się zabierał, tutaj widzieliśmy przez chwilę, jakby próbował, ale jeszcze oczywiście nie mogą kierowcy korzystać ze wspomagania i widać tutaj, że jeszcze brakuje troszeczkę właśnie tej dodatkowej mocy. Teraz mocno wybierz, bo Lordzika... Ktoś tam się przejechał po bandzie. Przygocki. Wow! Nie no, Pitlonix i Januszek. Januszek. I tu jeszcze wykorzystuję troszkę. Tu kontakt. No, ależ mamy dzisiaj spontan po prostu na budce. No, musicie wybaczyć, ale tak to jest. Słuchajcie, jak się coś robi pierwszy raz, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, jeszcze w dwójki nie komentowałem. No, co tu się dzieje naprawdę dzisiaj z tymi zespołami? Maku, kolejny kierowca DNF. Co on zrobił? No, Trident, naprawdę myślałem, że jeszcze się troszkę tutaj zespół pozbiera. No, a tymczasem już jeden kierowca z tego zespołu nie jest. Vettel, a drugi kierowca Tridentu z urwaną lotką. Andersik, tuż za Patrixem, będzie nurkował, nurkuje, tu wypycha Patrixa, Patrix jeszcze tutaj będzie walczył do końca, skórnie odda za darmo. GTR, tuż za Bartim. Tu też znowu było. No widać, że cały czas próbuje. Troszeczkę ten bolid, nie chce się go słuchać. Spore kłopoty tam widzieliśmy i banda. I teraz też lekki poślizg, no jakby to brudne powietrze, powiedzieli inni kierowcy, no ale na razie zbliża się i oddala tak naprawdę za jednym razem, bo widzieliśmy już naprawdę, był bardzo blisko, tam 0,3, w tej chwili 0,8. Jakby Barty troszeczkę zaczął odjeżdżać, ale znamy GTR-a, wiemy, że on po prostu czeka na dobry moment. Nie chce tutaj ryzykować. Filipos tuż za Patrixem, lepszy reakcja na miejscu, Filipos z DRS-em. Będzie wyprzedzał Patrixa, czy Patrick będzie się odgryzał jeszcze? Nie, Lordzik wyjeżdża, już wyprzedzony przez GTR-a. Do Patrix 40, czy będzie się odgryzał? No, sprzęt Vettel bardzo blisko za Kokosem, za swoim partnerem zespołu. No ja tutaj cały czas obserwuję Lordzika, bo naprawdę on się zaczyna rozpędzać. My za chwilkę zobaczymy najszybsze okrążenie. No, jeszcze nie teraz, Mógł tam dojść jakiś ten tak, tu. Już hamuję. Problemy. Kartofla. Oj, to jest wredne miejsce. Naprawdę, to każdy kierowca musi to przeżyć. Uszkodzony mocno kartofel, aczkolwiek tak chyba... Bez lotek, dokładnie. Duże problemy, ale na razie się trzyma. Spora strata oczywiście do Januszka, ale widać, że tutaj zespół mocno trzyma. No przecież Damsonik, Lordzik. To jest jeden zespół. Już z DRS-em, ale jeszcze Filipos będzie musiał odgryzać. Nie. Januszkiem, ale Lordzik zwycięża Grand Prix Singapuru. Drugi na mecie jest Filipos, trzeci GTR i Sanderski też na czwarty. Party już się doturluje, też już na mecie. Tam blisko Kogos nie dojechania. Był któryś właśnie z Kogosa chyba, czy Vettel. Widzieliśmy, że bardzo przed Patrick. Tym także duże gratulacje. World League of Players.